wyznacz największy wspólny dzielnik liczb 3952 oraz 864. Wykorzystamy algorytm Euklidesa. W tym celu będziemy wyznaczać resztę z dzielenia większej liczby przez mniejszą liczbę. Czyli zapiszmy większą liczbę, czyli 3952, zapiszemy jako 864 razy. Zastanówmy się, ile razy 864 mieści się w tej liczbie po lewej stronie. Czyli po prostu podzielmy tą większą liczbę przez mniejszą i dostaniemy 4 oraz reszty 496. Resztę z dzielenia znaleźliśmy w ten sposób, już od największej liczby oddzieliliśmy iloczyn tych dwóch liczb. Teraz większą z liczb zastąpi ta liczba, czyli ona przejdzie w to miejsce, natomiast tą liczbę zastąpi nasza reszta z dzielenia. Więc po lewej stronie zapiszmy 864, to się równa. W miejsce tej liczby wkładamy resztę z dzielenia, czyli 496 i powtarzamy algorytm, czyli zastanawiamy się, ile razy 496 mieści się w 864. Czyli wystarczy podzielić tą liczbę przez 496. Ta liczba mieści się tylko raz w 864. Mamy jeden raz ta liczba. No i szukamy reszty z dzielenia, czyli wystarczy od liczby po lewej stronie odjąć iloczyn tych dwóch liczb. I dostaniemy 368. I powtarzamy. Teraz ta liczba wejdzie w miejsce tej większej, a reszta z dzielenia zastąpi tą liczbę. Więc zapiszmy 496. To jest 368. I znowu zastanawiamy się, ile razy ta liczba mieści się w 496. Oczywiście tylko raz. I poszukajmy reszty z dzielenia. Oczywiście resztę z dzielenia dodajemy, a nie odejmujemy. I dostaniemy 128. Więc powtarzamy procedurę. Przenosimy tą liczbę na lewą stronę, a resztę w to miejsce. Dostajemy 368. To jest 128 plus reszta. Więc znowu dzielimy 368 na 128. 128 w 368 mieści się dwa razy. I dostaniemy reszty 112. Znowu powtarzamy procedurę, czyli mamy 128. To jest 112 razy 1. I reszta to jest 16. I kolejny raz powtarzamy procedurę, czyli teraz mamy po lewej stronie 112, to jest 16, podzielmy 112 na 16, to daje 7 i reszty 0. Kiedy dojdziemy do reszty zerowej, szukamy ostatniej niezerowej reszty z dzielenia. W naszym wypadku było to 16 i ta ostatnia niezerowa reszta z dzielenia to jest nasz największy wspólny dzielnik naszych danych dwóch liczb.